Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. O, pani mi odpowiedziała dzień dobry. Nagrywam wam film, pewnie trochę nie na termin, w poprzednim tygodniu filmu nie było, bo mam przeprowadzkę i trochę mnie to już przerosło. Za to dzisiejszy film jest zainspirowany faktami z tej przeprowadzki. Ponieważ mam mały samochodzik, i dość sporo rzeczy do przewiezienia, przede wszystkim koty, to wiele rzeczy postanowiłam wysłać sobie paczkami. Wybrałam paczkę Orlen. Ponieważ jest to w epace najtańsza opcja, 13 zł za taką paczkę dużą, tam do 25 czy do 30 kilo. No i fajnie. I zawiozłam to do punktu paczki Orlen, który się mieści w miejscowości Siedleczka w delikatesach premium. No i żeby być pewna, żeby nie mieć w swoim planie żadnych dziur, to zanim zamówiłam wysyłki, pojechałam tam i zapytałam się, czy nie będzie problemu, jeśli następnego dnia przywiozę kilkanaście paczek. No i pani mi powiedział, że nie będzie. Okej. No i tego następnego dnia w takim, wiecie, pędzie, brudna, zmęczona, załatwiająca 10 rzeczy na raz, przywożę te paczki. No i babki mówią, no tak się patrzą, nie? Tak na to tak krzywo i tak... No ale nie wiem, czy to kurier przyjmie, mówi jedna. Więc się na nią patrzę i mówię, byłam wczoraj zapytać się, czy nie będziecie miały panie żadnego problemu z tym, że ja te paczki jutro przywiozę. A teraz widzę, że się zaczyna jakiś problem. I wskazuję na jedną panią, mówię, konkretnie to o pani się pytałam. Nie mnie, tylko koleżanki, a ja tylko przytaknęłam, że nie będzie problemu. No właśnie, czyli dałem pani odpowiedź, że nie będzie. No i dobra, dalej przynoszę te paczki, one je układają. I się mnie pytają, czy zostawiłam numer telefonu, no bo kurier może... A Boże, tam idzie znowu. Bo kurier może nie odebrać tych paczek. Madzia, nie świruj. Państwo idą po prostu. Czasem ludzie odchodzą, Madziu. No i się mnie znowu pytają, czy zostawiłam numer telefonu na wypadek, gdyby kurier paczek nie zabrał. Mówię, ale z jakiego powodu miałby nie zabrać? No nie wiem. Mogą być na przykład za ciężkie. Mówię, nie, są w wadze. Są też opłacone i są też w wymiarze, więc nie ma powodu, żeby nie zabrał. No tak, no ale jak nie zabierze, to się będę kontaktowała z Orlenem, że umowa nie została wypełniona, tak? Przecież wiadomo, że żeby zapłacić za te paczki, to ja musiałam podać numer telefonu, więc o co w ogóle chodzi? Dlaczego ja mam, bo im chodziło, że... Żebym ja im zostawiła, czy na tych paczkach napisała numer telefonu, przecież wiadomo, że jest. Nie da się tego ogarnąć inaczej, no nie da się zamówić tego inaczej. No ale panie, które mają w swojej ofercie obsługę paczki Orlen, tego nie wiedzą. Dobra, super. No i przy okazji coś tam kupuję i ta kasjerka, ona jest w kupie, takie stoją, wiecie, takie... No takie gęsi. Stoją i sobie potakują, nie? Na nawzajem. Jest ich 6. Stoją nade mną jak kury nad dżdżownicą i po prostu każda po kolei z tym telefonem. No i ta, co mi tam sprzedawała jakiś papier toaletowy czy coś, mówi, no ale pani zostawi numer telefonu, bo kurier może tej paczki nie zabrać. I co wtedy pani zrobi? No, mówię, po co pani mnie straszy? A ja pani nie straszę. Straszy mnie pani. Informuje mnie pani, zupełnie bez powodu,
że kurier może zupełnie bez powodu nie zabrać mojej paczki, która spełnia wszystkie warunki i za której wysłanie zapłaciłam. W dodatku nie jednej paczki, a kilkunastu. Czyli mówi mi pani, że mogę mieć problem. Nie podaje pani żadnego powodu. W dodatku to, co pani koleżanki mówicie, brzmi na pozbawione sensu. Nie uargumentowane. Jeszcze sugeruje mi pani, że to po mojej stronie jest odpowiedzialność za to, że usługa, za którą zapłaciłam, zostanie wykonana. To znaczy, że jak kurier postanowi nie zabrać, to ja muszę coś zrobić z tym, tak? Ja muszę przyjechać i zabrać te paczki. No nie ma to sensu. Straszy mnie pani. Widzi pani, że jestem zabiegana, że tu przyleciałam, wpadłam jak po ogień, bardzo dużo dźwigam, tak? Bardzo dużo tutaj szybko wszystko wyjmuję, a pani mnie zatrzymujecie, żeby mi opowiadać jakieś farmazony. No, ale nie, może tak być, że nie zabierze. Mówię, ale to z jakiego powodu? Ja nie wiem. Mówię, ale to jak pani coś mówi, to wypadałoby wiedzieć, dlaczego pani coś mówi, więc słucham. Albo mi pani podaje jakiś powód, albo jakiś case, albo pani mi po prostu nie straszy. Ja pani nie straszy, pani chyba coś tam, chyba się pani coś w głowę pomyliło w głowie. No dobrze. Aha, i wtrąca się druga. Tak, on może nie zabrać. I co pani wtedy zrobi? Mówię, tak jak powiedziałam, zgłoszę reklamację. No ale to nic nie da, to pani musi zabrać wtedy te paczki. Mówię, nie muszę. No to jak pani uważa, najpierw, że pani je straci. I ja w tym momencie mówię, pani co, ja mam dosyć tego. Zaczynam panią nagrywać. A ja sobie nie życzę. Mówię, no ale pani nie ma tutaj. Pani nie może wyrazić lub nie wyrazić zgody. Znaczy może pani sobie, ale to nie ma znaczenia. Pani jest na stanowisku służbowym, wprowadza klienta w błąd, jest pani niegrzeczna wobec klienta, ponieważ go straszy. To jest jedno. A drugie, to ja uczestniczę w tej sytuacji, w związku z czym ja mam prawo panią nagrać, bo jest to sytuacja, w której ja uczestniczę. Ja nie miałabym pani prawa nagrywać w sytuacji, w której nie uczestniczę i nie mam prawa tego opublikować. Ale nagrać pani zachowanie na pani stanowisku pracy i złożyć na pani, żeby złożyć na panią rzetelną skargę, mam. I to właśnie robię. Więc słucham. Mówicie panie, żebym zostawiła numer telefonu, bo kurier może nie zabrać mojej paczki. Pytam, z jakiego powodu miałby jej nie zabrać? Proszę mi tu wyjaśnić. Jaką procedurę panie teraz realizują? Na co one mówią, że ona mówi, to żadną procedurę, ja po prostu chciałam pomóc koleżance. Mówię, ale pomóc koleżance w czym? W straszeniu mnie? My pani nie straszyły, po prostu te paczki mogą nie zostać zabrane i co pani wtedy zrobi? Musi pani po nie przyjechać, jak pani nie zostawi nam numeru telefonu, to pani nie poinformujemy, że pani musi przyjechać i po prostu pani straci te paczki. Mówię, to jest bzdura. To jest po prostu tak bez sensu to, co pani mówi, tak nieprawdziwe, że ja w ogóle jestem zszokowana tym, co wy robicie. I to jeszcze w 6. Więc nie wiem, jeśli pani twierdzi, że to, co pani do mnie mówi, jest jakkolwiek uzasadnione, to proszę mi powiedzieć, czy była już taka sytuacja. No tak, była. Była taka sytuacja, że kurier bez powodu nie zabrał paczki, tak? I nadający, który za nią zapłacił, który zadbał o to, żeby ona była w wadze i żeby ona była w wymiarach. A, Madzia! Aha. Madzia czeka na naszą Ariadnę. Aha, bo ona się chce z tobą bawić. Spróbuję wam. Aha, tego nie pokażę. I która była w wymiarach, po prostu jej nie zabrał. Tak po prostu. Bo miał taki kaprys, tak? I klient musiał ją zabierać. Tak? No tak, była taka sytuacja. Mówię, i co panie zrobiły z tą sytuacją? No co już mi zrobić? Mówię, no, a zgłosiły to panie? Nie. Mówię, aha, czyli mam kolejny powód do złożenia na was skargi, bo jesteście podwykonawcą, drugi podwykonawca nie wykonał bez powodu, nie w nieuzasadniony sposób,
swojego zadania, przez co wy nie mogłyście wykonać zlecenia i wy nie poinformowałyście o tym zleceniodawcy? No to zleceniodawca musi się o tym dowiedzieć, bo jesteście fatalnym podwykonawcą, który nie wypełnia warunków umowy. Pani mnie nie straszy! Mówię, nie no, ja was nie straszę akurat, ja to wam realnie i rzetelnie mówię prawdę. W przeciwieństwie do was, które mnie straszycie tym, że podwykonawca może nie wykonać mojego zlecenia, bo będzie miał taki kaprys. I że jest moją odpowiedzialnością, żeby sobie zabrać ewentualnie te paczki, jeśli on będzie miał taki kaprys. Tak? Czyli że nie chronią mnie żadne prawa konsumenckie w ogóle. Co wy do mnie mówicie? Gadacie głupoty w celu bliżej nieznanym mi. Kiedy wam mówię, że wyciągnę wobec was konsekwencje, to wy to nazywacie straszeniem? Straszenie to jest gadanie głupot, a ja nie gadam głupot. Prowadzicie ten punkt w taki sposób, że to wymaga interwencji głównego inwestora. Bo na pewno główny inwestor nie chce, żeby jego usługi były wykonywane w taki sposób, że klienci są straszeni, że klientom się gada jakieś głupoty w ogóle. Tak więc, no, przenosicie swoje straszenie mnie na mnie i czy nie próbujecie w ogóle mi wmówić, że ja jestem odpowiedzialna za to, że wy mnie głupio straszycie. W ogóle głupio, bez powodu, bez sensu i nie wiadomo w ogóle, jaką macie z tego korzyść dziwaczną, swoją jakąś emocjonalną. No i jak drugi raz pojechałam na te drugie paczki, zastanawiałam się, jaka będzie reakcja, czy one będą się do mnie ciskać, czy nie. Otóż zobaczyłam w ich oczach przerażenie, autentyczne przerażenie i brak zrozumienia. I ja często to widzę u ludzi, którzy wyskoczyli do mnie z czymś chorym i ich chora manipulacja, chora jakaś gierka się nie udała. Oni są przerażeni. I ja to bardzo lubię. Dlaczego? Dlatego, że ja chcę być jak Dumbledore. Chcę być osobą, którą niełatwo zastraszyć. I ta historyjka jest właśnie o tym, jak nie udało się mnie zastraszyć. Wielu z was może nie rozumieć, dlaczego ja tę historyjkę opowiedziałam, jaki jest mój cel, dlaczego to jest na kanale. Możecie pomyśleć, że to jakaś taka anegdotka o jakichś dziwnych po prostu ludzkich przypadkach. Ale nie, to jest zwykły odcinek psychoedukacyjny na przykładzie. Czego macie się nauczyć na tym przykładzie? Czy jaki jest mój cel, co chcę wam przekazać? Po pierwsze, zastanów się, czy to, co do ciebie zostało powiedziane, ma sens. Jeśli powiedziało to ci 6 osób, a ty jesteś jedną, która uważa, że to bez sensu, nadal zastanów się, czy to ma sens. Bo to, że kilka osób ci coś mówi, wcale nie oznacza, że mówią prawdę, że mówią z sensem i że mają czyste intencje. Nie, te baby chyba się wkurzyły. Znaczy, opcje są różne. Ja nie rozumiem ludzi do tego stopnia, bo ja nie jestem jakaś emocjonalnie zaburzona, żeby rozumieć takie zachowania. Mogę tylko domniemywać, o co im chodziło. No więc jedno z domniemań jest takie, że jak zobaczyły, że mają dźwignąć kilkanaście paczek, każda po 20 kilka kilo, to się po prostu wkurzyły i postanowiły być dla mnie niemiłe, no bo chciały rozładować swoje wkurzenie. Na ich miejscu bym się zastanowiła, czy jeśli ja jako jedna z 6 jestem wkurzona o to, że musimy przenieść każda z nas po jednej, dwie paczki i po 20 parę kilo, to czy ja chcę na pewno fikać do laski, która właśnie wniosła mi te kilkanaście paczek sama? Bo prawdopodobnie jest to osoba, która jest silna, silniejsza ode mnie. Prawdopodobnie jeśli jest fizycznie silniejsza ode mnie, a jest tylko kobietką w sukience, to prawdopodobnie psychicznie również jest silniejsza ode mnie, więc raczej moja żałosna próba wyładowania się na niej spełznie na niczym, a wręcz zostanie odbita
I ostatecznie to ja poczuję się źle. No ale one nie doszły do tego wniosku. Po drugie, pytaj, kiedy ktoś mówi do ciebie bezsensowne rzeczy. Pytaj o zasadność. Dopytuj o szczegóły logiczne. Po trzecie, nazywaj rzeczy po imieniu, czyli na przykład straszy mnie pani, bo szczegółów logicznych brak. Po czwarte, jeśli ktoś zachowuje się do ciebie w chory sposób, nagrywaj, masz prawo. Masz prawo nagrać sytuację, w której uczestniczysz. Ty nie masz prawa jej opublikować. Ludzie tego nie wiedzą, nie rozumieją prawa i uważają, że mogą ci robić dowolne chujostwo, bo ty nie masz prawa nagrywać bez ich zgody. A oczywiście, kiedy ktoś robi ci świństwo, to on ci nie wyrazi zgody na nagrywanie. Nie musi. Nie musi. Ty nie masz prawa publikować bez zgody. A nie nagrywać. Następnie, nie podnieś głosu, bądź spokojny. Po co się nakręcić i wprowadzić w stan jakiegoś zmęczenia czy rozedrgania emocjonalnego, kiedy jakieś głupie gąski chcą się na tobie wyżyć? Nie warto. Po prostu pytaj i zapowiadaj konsekwencje. Zawsze zapowiadaj konsekwencje. Konsekwencje nie są karą, konsekwencje nie są zemstą. Konsekwencje są naturalnym następstwem rzeczy. W tym przypadku naturalnym następstwem rzeczy jest to, że jeśli klient jest źle obsłużony, to informuje szefostwo danej firmy, że został źle obsłużony przez pracownika. No to tak jest skonstruowany rynek. Takie są nasze cele. Kiedy tworzymy jakiś rynek gospodarczy, tak? Więc jeśli babki próbują zrobić z oferty paczka Orlen jakąś losową, ryzykowną ofertę, w której nie wiadomo, czy twoja paczka dojdzie, czy nie, czy zostanie wysłana, czy nie, no to jest naturalną konsekwencją, że zleceniodawca, inwestor, czyli Orlen, powinien się o tym dowiedzieć, że ten punkt ma taką politykę obsługi klienta, prawda? To jest konsekwencja. Zemstą to by było rzucenie w tą babę ciastem. Zemstą to by było napisanie na Facebooku, na grupie Spotted Siedleczka i Kańczuga Podkarpacie, że ta baba jest głupia i ma wszy. Konsekwencje kary, znaczy kary i zemsta, to są rzeczy nieadekwatne, nie na temat, nie wynikające jedna z drugiej. Konsekwencje wynikają jedna z drugiej. I konsekwencje należy zapowiadać i wyciągać. Chyba, że ci się nie chce. Ja nie wiem, czy mi się chce zajmować reklamacją do Orlenu. Powinnam. Ze względu na postawę obywatelską mogę mieć wywalone na to. Ze względu na to, że już mam wywalone na ten kraj, bo czuję się pokrzywdzona przez państwo polskie i zamierzam je opuścić. I dbanie o jakość życia w tym kraju. W 42 roku mojego życia wyszło mi jakoś z moich podstawowych nawyków. Nie jestem romantykiem. Po 42 latach bycia dobrym obywatelem zaczęłam mieć wyjebane na to, co tutaj się będzie dalej odbywało. Natomiast jest też podstawą obywatelską nagranie tego filmu, tak? To też są konsekwencje. Tylko, że co? Ja wam opowiadam prawdę i mówię wam, jak zdrowo reagować po to, żeby nasze otoczenie nie zachowywało się w tak skandaliczny sposób, jak te panie gąski się zachowały wobec mnie. Co jeszcze chcę ci przekazać tym filmem? Przede wszystkim to, że nie bagatelizuj drobnego chamstwa. To, co one zrobiły, to było klasyczne drobne chamstwo. Drobna przemoc. Tak, to była drobna przemoc, bo ja się miałam bać, że coś, co ewidentnie jest ważne, bo zapłaciłam za to sporo kasy, dźwigam to, tak, spieszę się,
Czyli jest, no to wszystko świadczy o tym, że jest to dla mnie jakieś istotne przedsięwzięcie. One mi gadają tak sobie po prostu, że to się może nie udać, bo kurier może nie chcieć. No idiotki. Agresywne. Idiotki. Drobnomieszczańskie. Drobno agresywne. Idiotki. I wiecie co? Tylko jest w Polsce tyle. Nie wiem jak w innych krajach. Nie wiem. Zamierzam się dopiero dowiedzieć, jak się żyje w innych społeczeństwach. Ale w Polsce to jest po prostu takie normalne, że jak zareagujesz, jakby. Znaczy, takie zachowania są na tyle normalne, znormalizowane, że jak zareagujesz na takie drobne chamstwo, to ci wszyscy powiedzą, ej, co ty robisz? Ej, w ogóle nie rób afery z niczego. Ej, w ogóle overreacting. Będą się z ciebie śmiali w ogóle, że ty reagujesz, że ty to nazywasz w ogóle chamstwem, straszeniem, że ty w ogóle sobie wypraszasz i nie życzysz. I zapowiadasz konsekwencje, będzie, że ty jesteś kłótliwy, że ty jesteś awanturnikiem. Nie! Nie! To społeczeństwo jest zdegenerowane do tego stopnia, że 6 gdaczących sklepowych w sklepie na wypizdowie na końcu świata może cię potraktować jak chce i nie wypada reagować. Tak, bo w Polsce nie wypada reagować. Ty jesteś śmieszny jak reagujesz. W Polsce jesteś śmieszny, żałosny, żenujący i zły, jeśli reagujesz na drobne lub duże krzywdy, które spotykają ciebie i innych. I dlatego to społeczeństwo jest takie nieszczęśliwe, dlatego w tym kraju jest tak źle. Bo u nas się akceptuje zło i chamstwo od takiego, jak to z tego przykładu, po to, co robi ten rząd. I wszyscy milczą, bo głupio jest nie milczeć, głupio jest się odezwać. Jak się odzywasz, no to jesteś idiota z Konfederacji, nie? To jesteś konfiarz, obciachowiec. I wszyscy wiedzą, że ten kraj po prostu się stacza w dół. Ale chodź Madzia, Madzia. Ale ci, co reagują, śmieszą całą resztę. I tak, oczywiście, te panie też miały głupie uśmieszki na twarzy. Zapomniałam wam powiedzieć, tak, zapytałam się jednej, tej, co ona tylko broni koleżanki, tej, co ją nagrywałam. Wy czegoś pani tak głupio cieszy? A ona, a co, mam być poważna? Pewno może by wypadało podczas obsługi klienta być poważnym, a nie robić sobie idiotyczne żarty. No może by wypadało. I tak, one miały jakiś zacierz w ogóle z całej tej sytuacji. To jest nie do pojęcia, wiecie, że będąc jedyną normalnie zachowującą się osobą w tamtej sytuacji, ja byłam w mniejszości, która była po prostu obleziona przez gdaczące, śmiejące się, kuro, gąsko sprzedawczynie. I jeśli się będziemy na to zgadzać, to się będzie działo, po prostu. Więc przemyśl dokładnie tę sytuację, a nie zachowuj się jak klasyczny Polak, który powie, ej, no co ty, no nie, rób sprawę. Rób sprawę z tego, że ktoś robi z siebie idiotę, rób sprawę z tego, że ktoś wzbudza w tobie niepotrzebnie niepokój. Przecież gdyby mi te paczki nie przyszły i ja bym faktycznie musiała ich szukać z powrotem w tym miejscu, przecież to byłby dla mnie naprawdę problem. To jest naprawdę straszenie realnym problemem. To nie jest nic. I wiecie, ja dzisiaj to mogę się po prostu popukać w czółko z jodki. Ale ja 10 lat temu miałabym wątpliwości. Ja 20 lat temu bym im uwierzyła. I to też wielu z was. Albo by się zastanawiało i się stresowało, czy te paczki dojdą. Albo by po prostu uwierzyło tym babom. I zmieniło swoje plany, i tak napięte, i tak trudne do zrealizowania, żeby sprawdzać, czy kurier wziął te paczki tak, jak ma to zrobić. Po prostu jakość świata wokół nas jest tworzona przez nas. Przeze mnie, przez ciebie. Nie przez jakichś mitycznych ich, tylko przez ciebie, przez nas. I to
nie jest tak, że te baby są tej sytuacji winne w 100%. Nie. W pewnym niewielkim procencie całe społeczeństwo jest winne. Całe, czyli ty też. Więc reagujmy. Pozdrawiam, życzę miłych wakacji. Bardzo pięknie jest. Fajnie, ciepło i super. Do następnego. Cześć, kochani. Powinien być film i on jest nawet nagrany. Ale niestety zamiast filmu jest tylko ta krótka informacja, że gdzieś pomiędzy Podkarpaciem a Świętokrzyskiem stoję na polu i czekam na lawetę, sprawdzając tym samym jakość mojego assistance, które ponoć jest niezłe. Pozdrawiam. Film będzie jak dotrę do domu i będę mogła go zmontować.